Spróbujmy znaleźć jakiś sposób albo sposoby, żeby pomnożyć 2,8 razy 4,73 setne. Można to zrobić tak, że zapominamy na chwilę o przecinkach i mnożymy liczby całkowite. Tak, jakby tych dwóch przecinków nie było. I dopiero po otrzymaniu wyniku możemy zastanowić się, gdzie powinien znajdować się przecinek. Zatrzymajcie film i spróbujcie sami to wykonać. OK, spróbujmy teraz wspólnie to pomnożyć. Wyobraźmy sobie, że tych dwóch przecinków nie ma. Mnożenie byłoby takie: 473 razy 28. Najpierw mnożymy razy 8. 3 razy 8 to 24. 7 razy 8 to 56 plus 2 to 58.

1 plus 7 plus 4 to 12, 1 plus 3 plus 9 to 13. Wiemy, że takie będą cyfry w iloczynie w wyniku tego mnożenia i dokładnie w takiej kolejności: 1, 3, 2, 4, 4. Musimy się jeszcze zastanowić, gdzie postawić przecinek. Możemy w tym celu zastosować szacowanie. Wiemy, że 2,8 razy 4,73 to będzie w przybliżeniu 3, bo 2,8 to blisko 3, razy 5, bo 4,73 to w przybliżeniu 5. Wynik powinien wynosić mniej więcej 3 razy 5, czyli mniej więcej 15. Gdybyśmy postawili przecinek tutaj, to to jest dużo więcej niż 15. Gdybyśmy postawili przecinek tutaj, to to jest 1324 i 40. Ciągle dużo więcej niż 15. Gdybyśmy postawili przecinek tutaj, 132, jeszcze trochę za dużo. Gdybyśmy postawili przecinek tutaj, to to zaczyna mieć sens. 13 i 244 tysięczne to blisko liczby 15. Gdybyśmy postawili przecinek tutaj, to znowu się od 15 oddalamy. To by było 1 i po przecinku 3, 2, 4, 4, mniej niż 2. Przecinek w tym miejscu jest zdecydowanie ok. W kolejnych filmach nauczymy się innych sposobów mnożenia ułamków dziesiętnych, takich bez konieczności szacowania wyniku, ale zachęcam Was do ćwiczenia szacowania. Szacowanie jest często bardzo pomocne. Zdarza się, że nie potrzebujemy dokładnego wyniku, albo że zapomnimy, jak działa konkretna metoda mnożenia, i wtedy szacowanie bardzo się przydaje.